Jak sobie radzisz oprócz grania tutaj właśnie w Krakowie? No bo 10 lat. To znaczy się jeszcze. To jest dużo. Dużo. Byłem w ośrodkach dla bezdomnych, z noclegowni korzystałem dla bezdomnych. No a w tej chwili z racji tego, że jest ciepło, no to to. Prawda jest taka, że w tej chwili śpię. Na ławce. Mhm. A nie boisz się spać na ławce? Nie masz takich przykrych jakichś doświadczeń? Nie, na razie nic mnie przykrego nie spotkało do tej pory, dzięki Bogu. Bardzo proszę, powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Na imię mam Stachu, mam 58 lat, chociaż w dowodzie mam inne imię, tylko że przez przypadek sam się dowiedziałem, jak kiedyś brałem od proboszcza zaświadczenie odnośnie chrztu i bierzmowania, przez przypadek dowiedzieli się, że mam na drugie imię Stachu i bardziej mi to imię odpowiada i tego imienia teraz używam. Spotkałem Cię na plantach w Krakowie, grasz na harmonice, ale do tego przejdziemy za chwilę. Powiedziałeś mi przed nagraniem, że jesteś osobą w kryzysie bezdomności. Tak. Od jak dawna? 10 lat. Od 10 lat. A co jest powodem? Krótko, żeby się nie wnikać w szczegóły, układy rodzinne. W sensie brat, siostra. Mhm. A miałeś własną rodzinę? Nie, jestem kawalerem bezdzietnym. Czyli rozumiem, czyli rodzeństwo i... A rodzice żyją, czy nie? Nie. Pytam dlatego, że przez chwilę spotkałem Twojego imiennika, również Stanisława, który ma ojca w wieku 99 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do harmoniki ustnej. Powiedziałeś, że możesz dla mnie zagrać kawałek, mógłbyś zaprezentować swoje umiejętności? Tylko nie zaprezentuję do końca z tego względu, że musiałbym włączyć Bluetooth. Mhm. Żeby było przez głośnik? Tak, znaczy się w tym sensie, że ja puszczam, gram w ten sposób, że z YouTube, zaraz to pokażę. Pierwsze lepsze. Na przykład gram, mogę zagrać na przykład Ave Maria Bangunot i gram na tej zasadzie, że... Masz jakiś podkład, tak, muzyczny? Tak, tak. Tylko w tej chwili to nie będzie mój, jakbym przez głośnik byłoby to lepiej słychać. Przez... To może nie włączaj, a skupmy się na samej harmonice, dobrze? Może zostaw ten telefon No tak, tylko że ja gram z nut. Jak gram. Aha, grasz z nut, tak. Okej. Okay. Właśnie o to chodzi, że mam coś takiego. Prawda? Mhm. I potem albo inne puszczę. O. Hand in hand. I ja po prostu gram z nut. Okej, to się już nie wtrącam i czekam w takim razie na ten krótki pokaz. Aczkolwiek jak mówię, dzisiaj mnie trochę harmonika szpankuje. Nie wiem, czy jest upał, czy co. Może jest za sucho? Być może. I nie wszystkie dźwięki mi... Chociaż obawiam się, że ona też musi być przeczyszczona. Rozumiem. Mam harmonikę chromatyczną, czyli polega to na tym, że... tak, na przykład są w pianinie są czarne klawisze. Mhm. To właśnie ten tutaj, nazwijmy to dzyndzelek, on odpowiada za to, że o. Okej, okay, rozumiem. Tam bym przechodził z białego na czarny, przykładowo. Rozumiem. Mhm. Nie działa. Okej,
Czy masz wykształcenie muzyczne? Nie wszystkie dźwięki działają mi tutaj teraz. Chyba za sucho jest możliwe, to jest wina tego, że jest zbyt sucho. Staszku, czy masz wykształcenie muzyczne? To znaczy się, kiedyś pracowałem, grałem na organach. Mhm, w kościele? I z racji tego umiem czytać nut. Ale w kościele grałeś, tak? Tak. W rzymskokatolickim? Tak. Czemu nie grasz w dalszym ciągu? Dlaczego? Różne kolej losu, że tak powiem. Spory, że tak powiem, z proboszczami, ponieważ niestety moim zdaniem pracownik świecki to jest zło konieczne. Słabe wynagrodzenie, traktowanie takie, że jesteś po prostu, jesteś nikim. Przykro mi to słyszeć, bo jestem osobą wierzącą, ale masz wiele racji, bo to nie jest pojedyncza opinia, którą słyszałem, że tak właśnie jest. No właśnie. Niestety jest to przykre, że ci, co powinni dawać przykład, myślą tylko o własnym brzuchu, że nazwijmy to. Jak sobie radzisz oprócz grania tutaj właśnie w Krakowie? No bo 10 lat to znaczy się to jest dużo. Dużo. Byłem w ośrodkach dla bezdomnych, z noclegowni korzystałem dla bezdomnych. No a w tej chwili z racji tego, że jest ciepło, no to prawda jest taka, że w tej chwili śpię na ławce. A nie boisz się spać na ławce? Nie masz takich przykrych jakichś doświadczeń? Na razie nic mnie przykrego nie spotkało do tej pory, dzięki Bogu. Mhm. Cieszę się, że to powiedziałeś, dzięki Bogu, bo to jednak świadczy o tym, że jednak coś tam w tobie jeszcze zostało z tej wiary. Czy się mylę? Owszem, zostało. Zostało. Szczerze prawdę mówiąc, coraz bardziej skłaniam się ku protestantyzmowi. Nagrywałem film o protestantach. Bardzo mili ludzie. To było w Kędzierzynie Koźlu 2 lata temu. No powiedziałeś tak, że chciałbyś, żeby ktoś cię dostrzegł, że grasz na tej harmonijce. Co mógłbyś zaoferować? Bo jakby osób, które grają na instrumentach, jest bardzo dużo, tak? Jest wiele. Co jest takiego wyjątkowego właśnie w twojej grze? Sam fakt, że jesteś samoukiem, tutaj ogromny szacunek, bo nie każdemu się chce, prawda, podejmować takie wyzwanie. Ale właśnie, na jakim poziomie oceniłbyś swoje umiejętności? Na jakim poziomie? No to ja powiem w ten sposób. Jak gram tutaj przy przejściu podziemnym, jest zupełnie to inaczej wygląda niż teraz, co tutaj zagrałem. Na pewno, tak. Bo z tego względu, że podkład idzie przez bluzu. Przez głośnik, lepiej tak. To słychać, te basy, to wszystko, lepiej to słychać wszystko. No i non stop słyszę, ludzie się dziwią, że tak można grać na harmonijce. Non stop słyszę, piękna gra. Non stop. A jaki masz repertuar? Czy to jest tylko muzyka poważna, czy coś jeszcze innego? Na przykład też gram ten, nie tylko poważna, jest też taka na razie rozrywkowa, w tym sensie, ja wiem, czy to jest rozrywkowa. Tak czy coś biorąc, jak mam nuty, to mogę wszystko zagrać. Mogę się wszystkiego nauczyć. Ze słuchu też. Na przykład, ja nie miałem jeszcze tej harmoniki, mam jeszcze inną, tak zwaną diatoniczną.
nie ma takich możliwości jak ta tutaj. No to na przykład grałem, czy ABB grałem, czy Bony M, przykładowo sobie tutaj jaki to był tytuł, no nie pamiętam tej chwili. Na przykład Hallelujah Koena też gram. Mhm. Praktycznie ja mówię, i ze słuchu mogę się wszystkiego nauczyć. Oczywiście potrzebuję do tego czasu. I z nut. Ale jak się nauczę z nut, to jakoś łatwiej mi jest po prostu, jak mam nuty, to mi szybciej mi to przychodzi. Czy byłoby ci łatwiej, gdybyś miał jeszcze lepszy instrument, czy to jest kwestia umiejętności tylko? Byłoby mi łatwiej, bo to jest taki instrument z najniższej półki. I on bardzo często mi szwankuje. Mhm. A taka porządna harmonika ile kosztuje? O, nawet może... Taka lepsza już, to tak do 1000 zł, a są też po kilka tysięcy złotych. Znaczy ja mówiąc harmonika, pewnie obrażam, wiesz, miłośników tego instrumentu. Dlaczego? Nie, bo to jest harmonika ustna, tak się nazywa. Okej, myślałem, że jest jakaś inna nazwa. Nie, to się nazywa harmonika ustna. Rozumiem. Bo to się nazywają organki. Bo to tak, ta nazwa. Tak. Ale de facto to się nazywa harmonika ustna. Harmonika ustna, mhm. Co byś dzisiaj potrzebował, żeby wyjść z tej bezdomności? Czy widzisz dla siebie taką przestrzeń, że przychodzi taki dzień, taki moment, taka chwila w życiu, że stajesz na nogi i przestajesz być bezdomny? Byłoby to bardzo fajne, dlatego że niestety w moim przypadku i z pracą, bo chętnie bym podjął jakąś pracę. A jakie masz wykształcenie? Średnie. Ogólne. Ogólne, mhm. Możesz powiedzieć, skąd pochodzisz? Czy nie chcesz? Nie chcesz, okej. Okay. Na chwilę obecną może nie. Okej, okay, rozumiem. Wiesz, chodzi mi o to, że czasami piszą do mnie osoby, które chcą pomóc. I taka rozmowa po prostu ma przybliżyć sylwetkę potencjalnemu darczyńcy, który po prostu wyciąga tą rękę, tak? Chce wiedzieć, z kim ma do czynienia, chce poznać jego historię, chce wiedzieć, czy ta osoba jest uzależniona, czy ma jakieś nałogi. Czy ty masz jakiś problem na przykład? Nie wiem. Powiem tak, no jak widać, papierosy, ten raz. Mhm. A jeżeli chodzi o alkohol, to owszem, nie powiem, że jestem święty, że nie wypiję w ogóle. Rozumiem. Że nie wypiję w ogóle. Ale nie widać po twoim ciele, żebyś miał z tym problem, bo zazwyczaj osoby, które są uzależnione, wyglądają zupełnie inaczej, prawda? I na przykład, jeżeli ja mam jakieś obowiązki, to pierwsze są obowiązki. Jeżeli sobie wypiję, tam piwo czy na przykład setkę, to dopiero jak to nie koliduje z niczym, z żadnymi obowiązkami. Czyli masz chill out, odpoczywasz i wtedy sobie... Proszę? Mówię, że masz chill out, odpoczywasz i wtedy możesz sobie po prostu pozwolić. Dokładnie. Po pracy. Na przykład jak pracowałem w zakładach też, to po prostu, bo też byłem krawcem, kuśnierzem i jak pracowałem, to zero alkoholu. Po pracy poszedłem do sklepu, kupowałem sobie na przykład coś do gotowania, piwo czy tam setka i przy przygotowaniu sobie pomalutku dla smaku, bo mi to u mnie akurat alkohol zmaga smak do jedzenia. Też tak miałem kiedyś, jak piłem, tak. Okej, skoro nie poruszamy tematu, skąd pochodzisz, to pytanie, jak długo jesteś w Krakowie? Od grudnia. Od grudnia. Mhm. Ostatnio byłem w Cieszynie i w schronisku dla bezdomnych. Tylko że pomyślałem, że w Krakowie będzie możliwość, bo Kraków jest większy, dużo większy, że w Krakowie będzie większa możliwość aktywizacji. Na przykład jakiś wolontariat, przykładowo. Wolontariat, o co mi chodziło? Chodziło mi o to, że określone obowiązki w zamian za jakieś miejsce, spokojne miejsce do spania. Nie mówię o pokoju, bo nie potrzebuję telewizora, telewizora w ogóle nie używam na przykład. Jakieś miejsce, gdzie można spokojnie wypocząć, przespać się i za to określone obowiązki. Rozumiem.
Czy na pewno warto się udać, tutaj jest niedaleko, na Smoleńsk 4, dzieło pomocy świętego ojca Pio. Nie wiem, czy tam bywałeś? Bywałem tam, ale oni tam udzielają tylko pomocy prawnej, z tego tam rozmawiamy. A, rozumiem. Natomiast próbowałem na Skawińską się dostać i to jest też dla mnie niezrozumiałe całkowicie, że odpowiedzialny brat za to, nie będę wymieniał jego imienia, zachował się po prostu, bo ja powiedziałem otwarcie, że też właśnie na ulicy jak jestem, to troszeczkę za dużo tego alkoholu jest, tak? I że potrzebuję takiego hamulca. Wracaj na ulicę. Mówię mu, że śpię na ulicy w krzakach albo na ławce. Jak chce się tutaj normalnie ten. Ha. Z tego co słyszałem, to były na niego skargi, nie wiem. Że ludzie, że ci tam osobiście słyszałem, jak się do jednego zwrócił, jak rozmawiał ze mną. Do jednego z... I to powiem z całą odpowiedzialnością za słowo. Tak. Powiedział do jednego z mieszkańców, spierdalaj mi stąd. No to jest niewłaściwe zachowanie. Na drugi dzień zadzwoniłem do niego i powiedziałem mu. Właśnie w tej chwili siedzę w parku i piję za twoje zdrowie, mam w ręce flaszkę i piję za twoje zdrowie wódkę, bo tą flaszkę ty mi wczoraj włożyłeś do ręki. Bo wczoraj w mojej osobie wyrzuciłeś na ulicę Jezusa Chrystusa. Mówię, powiedziałem mu, zdejmij ten habit i rzuć go do kosza albo do Wisły, bo proponujesz dobre imię świętego Alberta Alberta. Tam mu powiedziałem przez telefon. Czyli byłeś w domu świętego Alberta. Wiesz co, ja znam wielu ludzi, którzy są wolontariuszami w takich domach. I oni są troszeczkę inni. Szkoda, że trafiłeś na tą osobę. Bardzo mi przykro, że tak się stało. Staszku, tak na zakończenie, czego byś sobie życzył? Czego bym sobie życzył? Żeby się odbić od dna. Stanąć na własnych nogach. Żeby wrócić do społeczeństwa. Dokładnie. Aczkolwiek jest to też, bo gdziekolwiek, z kimkolwiek się zgadam, no to jak właśnie jest taka klątwa bezdomny. To jest taka klątwa. Jak usłyszą bezdomny, to każdy i gadka się kończy, rozmowa się kończy. Bo bezdomny to jest, no niestety, napiętnowany. Ja nie mam z tym problemu. Dla mnie bezdomni są takimi samymi ludźmi jak ja czy inni ludzie. I czasem słuchając historii osób bezdomnych można się wiele nauczyć. Staszku, uprzejmie ci dziękuję za ten wywiad, za tą rozmowę. Życzę ci wszystkiego dobrego. Dziękuję nawzajem.